Aleksandra Kunowska. Szymon Grudziński. Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu, w którym opowiemy o naszej przygodzie na studiach MBA. O tym, czego się tam dowiedzieliśmy, kogo, kogo poznaliśmy? poznaliśmy i jak one wpłynęły na nasze życie. Zapraszamy. To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Witam w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych, skierowanego do przyszłych i aktualnych słuchaczy studiów MBA. Nazywam się Mirosław Ziętarski i poprowadzę dzisiejszy odcinek. Na co dzień, jako prodziekan do spraw kształcenia zdalnego, zajmuję się organizacją tego wycinka aktywności w naszych uczelniach w Toruniu, Bydgoszczy i Łodzi. Prywatnie. Jestem także fanem takiej formy przekazu, jaką stanowią podcasty. Ostrzegam jej walory i potencjał. Stąd też również na niwie zawodowej zachęcam naszych wykładowców w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy do tworzenia wartościowych materiałów dydaktycznych właśnie w formie podcastu. Dzisiejszą okazję chcę wykorzystać do zaprezentowania studiów MBA z perspektywy ich uczestników. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Aleksandra Kunowska i Szymon Grudziński, którzy już za chwilę opowiedzą o przygodzie, jaką okazały się studia MBA, a także o tym, jak wpłynęły one na życie moich gości i co konkretnie w nim zmieniły. Poproszę, przedstawcie się. Dzień dobry, Aleksandra Kunowska. E, witajcie, Szymon Grudziński. Jestem wykładowcą na Wyższej Szkole Bankowej, uczę przedmiotów związanych z hotelarstwem i turystyką rekreacją, a poza tym prowadzę firmę z Szymonem. Ja od ponad 20 lat zajmuję się prowadzeniem biznesów różnego rodzaju. W generalnie otoczka to są imprezy integracyjne, eventy, podróże, turystyka, edukacja, warsztaty kreatywne. Więc wiele tych przedsięwzięć, wiele tych działań przez te ostatnie 20 lat było. No a od dwóch lat, prawie dwóch lat, razem z Olą również prowadzimy wspólnie biznesy. Jasne, przyjmuję, że właśnie to studia w Toruńskiej Uczelni sprawiły, że. Wasze ścieżki życiowe przecięły się i, i coś z tego powstało, o czym już za chwilę. Ola, czy najpierw możesz powiedzieć w ogóle, co to są studia MBA, co oznacza akronim i skąd pomysł twój na uczestnictwo w nich właśnie? Studia MBA, czyli Master of Business Administration, to studia dla menedżerów, kierowników, dla dyrektorów, prezesów, właścicieli firm, osób, które już mają doświadczenie, w prowadzeniu biznesu i chcą się jeszcze bardziej w tym zakresie doszkalać, podnosić swoje kompetencje, wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę na jeszcze wyższym poziomie. Jasne, to, to powiedz, skąd właśnie twój akcent do, do tej formy doszkalania siebie, podnoszenia swoich kompetencji? Parę lat temu, kiedy rozmyślałam o tym, co zrobić dalej w mojej karierze, gdy osiągnęłam już bardzo dużo w polu, w którym działałam, a mianowicie w hotelarstwie, wówczas zarządzałam w hotelu od wielu lat. I szukałam kolejnych rozwiązań do podnoszenia moich kompetencji, kwalifikacji, po to, abym mogła poszerzyć moją ścieżkę zawodową w aspekcie prowadzenia kolejnych hoteli, przeniesienia się do większych miast, być może do hoteli sieciowych. Nie tylko zarządzania zespołami czy podzespołami, zarządzania przychodami, ale myślałam też o zarządzaniu całymi obiektami z poziomu zarządu. I zakładałam, że studia MBA dadzą mi te kwalifikacje, te kompetencje, a przede wszystkim tytuł, który będzie uznawany wśród kolejnych pracodawców. Jasne, widzę, że poprzeczkę swoich oczekiwań w odniesieniu do, do tych konkretnych studiów postawiłaś bardzo wysoko. Dzięki. Szymon, ty już nakreśliłeś ten background Twojej obecności jako człowieka tkwiącego w różnego rodzaju biznesach. Powiedz, proszę, dlaczego studia MBA w Twoim przypadku, no i dlaczego w Toruniu? Dlaczego? Ja może zacznę troszeczkę inaczej. U mnie to się zaczęło też na WSB, poszedłem na kierunek executive marketing, ponieważ szukałem czegoś, co pchnie moją firmę do przodu, czyli nowych rozwiązań, nowych technologii, rzeczy, o których nie miałem pojęcia, no i poszedłem na podyplomówkę związanych z marketingiem. Fantastyczne zajęcia, fantastyczne studia, które bardzo dużo wniosły do biznesu, jak sobie... Pokrótce przeliczyłem to, chyba po trzech miesiącach, wiedzę, którą zdobyłem, którą zastosowałem w firmie, zwrócił mi się koszt całych studiów, więc szybki był efekt zwrotu tych rzeczy, tych narzędzi, których się dowiedziałem. No i będąc na egzekutywu marketingu, dowiedziałem się na temat kierunków studiów MBA, no i postanowiłem troszeczkę pójść za ciosem, czyli zdobyć wiedzę na, tak jak Ola powiedziała, na wyższym poziomie, tak, ponieważ podyplomówka była rzeczą specjalistyczną, mocno specjalistyczną, jeśli chodzi o marketing. Natomiast jeśli chodzi o wejście na wyższy poziom zarządzania, dowiedzenia się rzeczy związanych z prowadzeniem biznesu na wyższym poziomie, zdecydowałem się właśnie pójść na kierunek MBA i zdecydowanie nie żałuję tego. Jasne. Bardzo cieszy mnie, że w waszych wypowiedziach jaskrawie widać praktyczność, która jest jednym z atrybutów marki wyższych szkół bankowych. Cieszy mnie bardzo, że kojarzycie go z tymi studiami, które w ofercie swojej posiada uczelnia toruńska i bedgoska. Dzięki. No dobrze, czyli mamy studia MBA, wiemy dlaczego. Powiedzcie, proszę, w czym tkwi fenomen waszej edycji studiów, tych, tej edycji, w której braliście udział? Bo być może trzeba przyjąć takie założenie, że studia MBA są właśnie tworzone w taki sposób, żeby w odczuciu swoich słuchaczy były bardzo wyjątkowymi. Ja myślę, że Wyższa Szkoła Bankowa bardzo trafnie dobrała grupę słuchaczy, w której my też byliśmy uczestnikami czy słuchaczami. Od razu na samym początku większość uczestników Postanowiła, że będzie otwarpa, otwarta wobec siebie. Oczywiście dzieliliśmy się różnymi spostrzeżeniami, omawialiśmy różne studium przypadku, każdy dawał coś od siebie w zakresie informacji na temat tego, co, co doświadczył, co, co było dobre, co się sprawdziło, a co nie, i to dało nam pewną otwartość w zespole. Zresztą sama forma tych zajęć jest nie tylko teoretyczna, nie tylko, nie tylko dominuje metoda podająca, ale też bardzo. Dużo pracowaliśmy warsztatowo, zarówno w sali, jak i poza salą. Mhm. Oprócz zajęć i tych weekendów, które spędziliśmy w murach uczelni, dostawaliśmy zadania domowe, tak zwane projekty do wykonania w grupach z poszczególnych przedmiotów, które też motywowały nas do tego, no, mobilizowały nas do tego, żebyśmy odbywali nie tylko konferencje czy telekonferencje, ale też spotykaliśmy się osobiście. I dzięki temu mieliśmy jeszcze większe pole do popisu, jeśli chodzi o wymianę doświadczeń, o dostrzeżenie pewnych potencjałów nawiązania jakiegoś networkingu czy współpracy, ale także zaprzyjaźniliśmy się czy zakolegowaliśmy, co do tej pory przenosi się na wspólne projekty, i bardzo wiele osób z naszej grupy, czy z klubu już teraz, który też powstał, o którym mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze powiedzieć, po prostu wspólnie się wspiera. I na tym wspieraniu bazuje też biznes. Jeszcze może dodam, że to, co wspomniałeś, dwie takie kwestie, że to, że my już prowadzimy projekty w grupach, to nigdy nie były projekty w grupach tych samych osób, tylko my się mieszaliśmy pomiędzy grupą. Dzięki czemu mieliśmy możliwość poznania poglądu innych osób, to nie były takie grupy, że na przykład siedzę koło powiedzmy Tomka na cały czas na zajęciach, to cały czas z Tomkiem prowadziłem projekty różnego rodzaju, tylko my mieszaliśmy się pomiędzy, mieszaliśmy się pomiędzy osobami. A to jest pierwsza sprawa, i na początku też padło pytanie, skąd taka grupa, no, pamiętajmy, że to nie tylko nasza grupa była fantastyczna klasyczną grupą, ale mieliśmy okazję poznać również równoległy rok zbyt goszy, chociażby, z którym też byliśmy na wielokrotnie na zjazdach, gdzie też powstały fajne relacje i, i interesy, bo też ideą tych studiów jest to, że powstają biznesy pomiędzy uczestnikami studiów, tak, czy Tomek Z Romkiem chociażby, tak, prowadzą do dzisiaj fantastyczne, fantastyczny biznes, gdzie jedna osoba była zbyt goszy druga z Torunia. poznali się, była możliwość nawiązania relacji i tak to wyszło. więc. Dobór osób to jest na pewno, dobór wykładowców to jest druga sprawa, no i trzecia, program, tak? Wiemy, że te programy są co roku w jakiś sposób lekko modyfikowalne na podstawie opinii słuchaczy, no i fantastycznie, że ten program żyje. To ciekawe, co mówi Szymon, bo w zasadzie jako praktyk, czy, czy oboje jako praktycy, jesteście no, w doskonałej roli recenzenta również takich rzeczy, jak wspomniałeś, jak, jak, jak programy takich studiów. Jeżeli wy, praktycy, postrzegacie, Tę formułę studiów, ten zakres materiału, jako wartościową, czyli taką, która prowadzi was do przodu, coś otwiera, coś pokazuje, tak jak wspominaliście oboje, stanowi kanwę do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami, perspektywami, żeby nawiązywać kontakty na, na, na niwie biznesowej. No to dla mnie jest to wow, to jest coś rzeczywiście e, wartościowego. Jeszcze jeden element, wspomniałaś, Ola że tak ja to zrozumiałem, że nie każdy, poprawnie jeśli się mylę, nie każdy może zostać słuchaczem studiów MBA, bo, bo uczelnia sobie dobiera studentów, dobrze, dobrze myślę. Tak, na studia MBA obowiązuje proces rekrutacyjny. Polega on na wysłaniu dokumentów aplikacyjnych wraz z CV pokazującym doświadczenie zawodowe, ale ponadto jest spotkanie na żywo, jeden na jeden, gdzie no, jest okazja, żeby porozmawiać i rekruter dowiaduje się, co dany uczestnik może wnieść w te studia, bo ideą jest nie tylko podająca metoda od, ze strony wykonawców, ale też wymiana doświadczeń i studium przypadku. Także tutaj zdecydowanie praktyka jest bardzo ważna nie tylko stanowisko, na którym człowiek się znajduje, czy wykształcenie, jakie posiada dotychczasowe ale to doświadczenie zawodowe i życiowe. Jasne. Szymon, Ola podkreśla ten taki bardzo twardy komponent doświadczenia związanego z funkcjonowaniem w określonej przestrzeni biznesowej. Powiedz mi, czy Twoim zdaniem te miękkie elementy, nie wiem, gotowość do zmian, otwartość, to, to są elementy znaczące dla podejmowania decyzji o przystąpieniu do studiów MBA? Myślę, że również mają wpływ e, miękkie e, kompetencje na to, czy ktoś chce, czy nie chce e, przystąpić do tego typu studiów. Bardziej e, uważam, tak jak Ola powiedziała na początku, że tutaj osoby, które mają już doświadczenie, powinny przyjść na studia po to, żeby poszerzyć swoje doświadczenie, wymienić się poglądami. A mm, te kwestie miękkie, według mnie, są rzeczą dodatkową, tak, które mogą wpłynąć. Czyli warunek konieczny, ale niewystarczający do, do nie osiągnięcia spełnienia. Okej, okay. Olu wspomniała, o klubie. Z tego, co wiem, w czasie trwania właśnie waszej edycji studiów MBA w Toronii w Bydgoszczy zawiązała się idea, której pokłosiem jest stworzenie. My MBA Club. Popraw mnie, jeśli błędnie wypowiadam nazwę. Możesz wytłumaczyć. O Bardzo co chodzi. dobrze. Klub ma dwuznaczną nazwę dla polskojęzycznych absolwentów i dla tych, którzy ewentualnie chcieliby dołączyć do klubu, a są anglojęzyczni. My MBA Club albo My. Jako my wszyscy członkowie, my MBA. Skąd się wziął pomysł? Czy była jakaś potrzeba? Czy to było dolno, górne? Jak, jak to się stało? Wspomnieliście wcześniej, że wasza edycja studiów MBA przypadła na, na ten trudny okres częściowo w murach uczelni, częściowo w lockdownie, czyli w tych formach zdalnych. Jak to było? Nie, my akurat mieliśmy to szczęście, że skończyliśmy studia jeszcze przed pandemią i przed lockdownem. Byliśmy tą edycją, która miała jeszcze okazję się integrować również poza murami uczelni. Ja jeszcze może powiem co uczelnia jeszcze proponuje oprócz zajęć w salach wykładowych. Mieliśmy wiele wizyt studyjnych i zjazdów wyjazdowych. Zjazdy wyjazdowe polegały na tym, że dwie grupy w naszym przypadku toruńska i bydgoska Miały zajęcia poza, poza murami uczelni. Podczas um, takiego zjazdu weekendowego wyjeżdżaliśmy do pobliskiego miasta, gdzie odbywały się wizyty studyjne w, w firmach, które były już wcześniej umówione. Potem zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem, z założeniami programu, a na koniec jeszcze mieliśmy czas na integrację między uczestnikami, na networking. I podczas tych zjazdów padało często hasło, że warto by było taki klub założyć, stworzyć czy też zawiązać. A sam klub powstał podczas realizacji jednego z projektów w grupach na zajęcia, na zaliczenie któryś z zajęć. I tak bardzo się ten pomysł spodobał, że bardzo wiele osób się zaangażowało w szczegóły, które trzeba było doprecyzować, aby ten klub powstał, chociażby w napisanie statutu czy ustalenia zasad funkcjonowania. yeah Czyli możemy przyjąć, że klub jest już formalnym ciałem i jego uczestnikami są byli absolwenci studiów MBA naszych uczelni Toruńskiej Bydgoskiej, jak również aktualni i w domyśle ci, którzy nadejdą. Być może również dzięki wysłuchaniu tego konkretnego podcastu. Szymon, jak. Ja może jeszcze dodam, że pamiętam dokładnie moment, jak rozmawialiśmy na temat klubu. Było to w Ciechocinku na tarasie po, po wykładach. Padło fajne stwierdzenie, że dwa lata szybko miną, bo to już byli na drugim roku studiów i co dalej. Klub powstał po to, żebyśmy dalej się rozwijali, ponieważ na zjazdach klubowych, tak jak wyjeżdżamy, są zawsze wykłady. Obowiązkowo, w zależności od ilości wykładowców, jest to sobota, którą przeznaczamy na dokształcanie się, jeśli chodzi o sprawy bieżące, więc nie tylko spotkania towarzyskie, ale również w dalszym etapie rozwoju. Tutaj też współpracujemy z uczelnią, która też dedykuje swoich wykładowców w tym celu, ażeby również móc nam dawać wykładowców, jaki są to wykładowcy spośród naszych członków, którzy wykładają dają ciekawe rzeczy udało się związać. My jesteśmy klubem, który zrzesza, tak jak wspomniałeś, studentów, którzy pokończyli studia z poprzednich lat, z naszych roczników, no i miejmy nadzieję z obecnych i przyszłych, tak, bo sukcesywnie rośniemy, rośniemy w siłę. Mm, jasne. Fajnie to ująłeś, że to jest nie tylko klub towarzyski, ale również merytoryczny, czyli ta idea, która legła u, u podjęcia decyzji o przystąpieniu do studiów MBA jest rozciągnięta w czasie jako taki stały element spotkań, podnoszenia kompetencji, wymiany doświadczeń. Brzmi fantastycznie. No to jeszcze pójdę o krok dalej, jeżeli można. Trzy dni temu mieliśmy okazję być na zjeździe siedmiu klubów NBA z całej Polski, gdzie też były fantastyczne dwa wykłady. Poznaliśmy osoby z sześciu, z pięciu klubów, bo już z jednym klubów byliśmy zaprzyjaźnieni wcześniej, więc Spotkaliśmy się w siedem klubów z Polski i za rok głównym organizatorem zjazdu ogólnopolskich klubów będzie nasz klub MyMBA. Wspaniale. To w ogóle też wyniesienie tych biznesowych okazji do, do tworzenia lepszego środowiska, lepszego rozumienia, lepszej implementacji tych tych pomysłów biznesowych. w Tę rzeczywistość, w której funkcjonujemy, brzmi absolutnie super. Torun jako organizator, czy, czy Torun i Bydgosz jako organizator kolejnego spotkania super. Wcześniej myślałem, że, że taki klub to jest wydarzenie, no fenomen na, na miarę naszego kraju. Jak się okazuje, nie byliście pierwsi, ale fajnie, że uczestniczycie w tym. Myślę, że to jest taki naturalny sposób, w którym chcemy funkcjonować w, w, po, po wejściu na jakiś określony, konkretny poziom e, sposobów działania, sposobów myślenia, organizowania siebie w przestrzeni. Super. Powiedzcie mi, jest taki aspekt, który w przypadku studiów MBA zawsze jest istotnym czynnikiem, który decyduje czasami o, o, o chęci podjęcia udziału w tych studiach. Myślę tutaj o odpłatności, która wiąże się z przyjęciem czy podjęciem tych konkretnych studiów. Ona jest niemała, a w waszych wypowiedziach jawi się obraz, nie wiem, inwestycji, którą nie tylko świadomie ale i teraz to być może post factum łatwo stwierdzić, ale z satysfakcją podjęliście. Co te studia zmieniły w waszym życiu? Inwestycja jest to bardzo dobre słowo, które, którego użyłeś. Zwrot z inwestycji w zależności od osoby, która przyszła na studia, śmiem twierdzić, że waha się od kilku miesięcy w górę, tak, czyli... Przekładając to na kwestie biznesowe, to, co zostało włożone, przez dwa lata w opłatę za, za studia, no to już może czasami się po paru miesiącach studiowania na podstawie zdobytej wiedzy wynieść, które się stosuje w firmach. Tak? Niektóre osoby dzięki temu zyskują wyższe wynagrodzenie w swoich firmach, w korporacjach, awansują również. Ja patrzę pod kątem przedsiębiorcy, że rzeczy, które do, o których się dowiedziałem na studiach, które zostały przekazane zarówno przez e, osoby z różnych, bo to są różne kierunki, nie tylko kwestie biznesowe, ale i marketing, i ekonomia, i, i kwestie zarządzające. E, po zastosowaniu w firmie e, trudno to przeliczyć, ale zdecydowanie mogę stwierdzić, że dawno temu już się zwróciły. Jasne, Ola. A w Twoim przypadku, ty, ty, ty wcześniej użyłaś takiego stwierdzenia, że te studia budowały Twoje poczucie spełnienia zawodowego wyrażające się zarządzaniem hotelami na wyższym poziomie. Przepraszam, dla oh mnie my god, dla mnie naprawdę to brzmi jak tytuł filmów z YouTube, ale no właśnie, jak jak, jak to w twoim przypadku? W momencie, kiedy podejmowałam decyzję o przystąpieniu na studia, byłam na mojej ścieżce kariery już u szczytu, można powiedzieć, i szukałam kolejnych rozwiązań. Dla mnie wtedy te pieniądze, które miałam zainwestować w te studia, były dość wysokie. Bym powiedziała, nawet to była bardzo wysoka kwota. Liczyłam na to, że firma, z którą byłam związana, zainwestuje we mnie i dołoży mi do tych studiów. Niestety tak się nie stało ale byłam tak zdeterminowana, żeby coś zrobić ze sobą, żeby się czegoś nauczyć, żeby, żeby pójść dalej i tworzyć swoją ścieżkę kariery. Że zdecydowałam się w to zainwestować. Okazało się, że moje pierwotne postrzeganie studiów MBA było zupełnie inne niż outcome, czyli to, co, to, co wyszło. Bo na studiach okazało się, że jest wiele innych możliwości i tak naprawdę moja ścieżka zawodowa jest, stała się zupełnie inna. Nabiera zupełnie innych kolorów, zupełnie innych torów. I robię zupełnie co innego. Czyli przyjmuję, że jedną z odnóg działalności My MBA Club, podoba mi się ta anglojęzyczna jego nazwa, będzie również właśnie informowanie potencjalnych e, słuchaczy o korzyściach, jakie mogą wynieść e, z podjęcia takiej formy aktywności, jaką e, są studia MBA w Toruniu, w Bydgoszczy właśnie dla tych elementów, o których ty mówiłaś, że to nie są literki, że to nie jest tytuł, że to jest inwestycja, Szymon, dzięki, że potwierdziłeś moje przypuszczenie, przyjmuję, że tak właśnie będzie, tak? Bo być może de decyzją, czy, czy tym elementem, który zaważy o decyzji potencjalnego słuchacza, będzie nie prestiż płynący z tytułu, tylko uh, z uh, konkretnych, jak to z powiedzieć, wiedzy. Ja myślę... z wiedzy i doświadczeń, które można implikować w, w tę biznesową praxis, na, na, na co dzień, która szybko się zwraca również w tym wymiarze ekonomicznym. Tak? Ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, że w zależności od tego, kto w jakim miejscu się znajduje, kto ma jaki bagaż doświadczeń za sobą, za sobą, kto prowadzi firmę, czy zajmuje stanowisko w firmie, to będzie wszystko zależało bardzo indywidualnie. To, co ja myślałam na tamtym etapie, jest teraz dla mnie passé, bo mi ten tytuł tak naprawdę nie jest potrzebny, a wiedza zdobyta i ludzie poznani i biznesy zdobyte bezcenne. Ja tu chciałem jeszcze dodać plus kontakty, plus znajomości, plus przyjaźni, które się zrodziły. I przykład z zeszłego tygodnia. I jeden problem biznesowy miałem, po prostu nie wiedziałem, jak sobie poradzić. Wrzuciłem hasło na naszą grupę na, w mediach społecznościowych. Słuchajcie, mam taki problem. Czy ktoś może pomóc mi rozwiązać? Po chwili dostaję wiadomość od Arka. dzwoń. Moment, problem został rozwiązany. Coś, z czym sobie nie byłem w stanie poradzić, a osoba, którą poznałem na studiach w grupie, pomogła mi. Problem został rozwiązany w trzy minuty, w pięć minut, dzięki jego wiedzy. Jasne. Nie można e, przecenić wartości takiej, takiej grupy e, wsparcia, współdoświadczających, współuczących i współdzielących I się. doświadczeniami różnych. To jest cudowne, o. że są osoby różne, tak z różnych branż, z różnymi doświadczeniami zawodowymi. Mhm. Ty wcześniej, Szymon, wspomniałeś w swojej wypowiedzi, że to, to, ta decyzja o podjęciu ale też o tym mówiłaś, studiów MBA jest bardzo indywidualna. Ja to wychwyciłem jako, yy, że decydującym o tym jest gotowość, bo ty powiedziałaś coś takiego, że im bardziej człowiek jest otwarty na przyjęcie tego nowego, gotowy do spróbowania yy, właśnie zastosowania tej wiedzy w praktyce, w swoim biznesie, być może poszerzenia biznesu, być może jego zmiany, to, to, to jest ten czynnik, który decyduje o sukcesie. Mylę się? Yy, jeden z... Jeden na zył? pewno jeden z czynników. Otwartość na chęć zmian, chociażby tak, podjęcie, podejmowanie ryzyka. No w biznesie bardzo często się podejmuje ryzyko, czasami są to rzeczy nietrafione. Generalnie im większe doświadczenie, tym łatwiej podejmować jest trafne decyzje, ale no i do dzisiaj zdarza się coś nie trafić. No i tu prostu po raz kolejny, może nudno, że wiedza i znajomości pomagają pewnych rzeczy uniknąć, pewnych błędów, które się zdobyło podczas studiów. Dlatego dobrze jest mieć grupę wsparcia, chociażby w postaci. Klubu my, MBA. Dobrze. E, powiedzieliście, że tą styczną dla Was tu, konkretnie goszczących w podcaście, e, są biznesy, biznes, biznesy, które wspólnie e, założyliście. Czyli było tak, spotkaliście się e, na, na tej samej edycji studiów MBA i. Pisaliśmy wspólnie pracę dyplomową. E... Ale na początku mieliśmy pisać inne tematy. Tak, zupełnie z innymi osobami, żeby to było, że nie od razu zaczęliśmy razem pisać, tak, tylko ja tak. miałem ze swoją grupą pisać, ja miałem ze swoją grupą pisać, no ale porozumieliśmy się, że może stworzymy coś wspólnego, tak, pracę, która przyniesie, przełoży się na Oli biznes konkretnie, czyli hotelarstwo i na mój biznes, czyli warsztaty kreatywne. I tak zaczęliśmy pisać wspólnie pracę. I po, po, praca po, ewoluowała. Powiedzmy, że mówimy o takiej miłości biznesowej, czyli, czyli tak. W zasadzie tą styczną było to, że zobaczyliście coś, co możecie współdzielić, coś, co sprawiało, że, że chcieliście współpracować z sobą, tak? Tak. I no, no to opowiedzcie o tej współpracy, bo w zasadzie po owocach się nas poznaje, czyli po tym, co robimy, jak robimy. Podczas dyskusji, ustalania konkretnego tematu, znaleźliśmy niszę. Znaleźliśmy niszę, która może nas połączyć, i najpierw pracowaliśmy na tematy związane z współpracą ludzi w dwóch różnych branżach, którzy mają ten sam interes sprzedaży usługi z klientowi, natomiast mają różne punkty widzenia, bo wykonują różne zadania i różne usługi. I badaliśmy rynek, po czym wpadliśmy na pomysł, żeby poszerzyć działalność Szymona usług, bo Szymon dotychczas pracował w branży głównie edukacyjnej, czasami się zdarzyły usługi dla branży eventowej. I dzięki mocnej pozycji Szymona firmy na rynku i wiedzy eksperckiej z branży Majst, czyli z branży eventów, spotkań, wydarzeń mojej, Udało nam się stworzyć kolejne biznesy na tej płaszczyźnie. Przeprowadziliśmy ankiety. Teraz dokładnie nie pamiętam, Nikola, około 100 podmiotów, tak? To było 100 ponad. 100, ponad 100 podmiotów hoteli i agencji eventowych. Pytania były, to było kilkanaście, kilkadziesiąt pytań przygotowanych i dokładnie pamiętam, że wyniki odpowiedzi na jedno pytanie którego dzisiaj nie powiemy, może celowo troszeczkę, może być okazja kiedyś o tym porozmawiać, zdecydowanie zmieniły postrzeganie biznesu i wystrzeliły, jeśli chodzi o ilość zleceń w naszej branży. Wynik badać to co przez kilka miesięcy prowadziliśmy badania, przeliczyliśmy, przetrawiśmy i postanowiliśmy wyniki szczególnie tego jednego pytania, odpowiedzi na to jedno pytanie, wdrożyć. I to mm -hmm. było widoczne z dnia na dzień. Ilości zleceń. Fantastyczne. Czyli istnieje proste przełożenie, właśnie kon konwersja wysiłku włożonego w takie studia, MBA, na, w połączeniu z, z, z pracą, którą trzeba wykonać, to, to badania między innymi, o których właśnie mówiłeś, na stworzenie nowego biznesu, nie wiem, modelu biznesowego i, i jego implementację w praktyce. To też, bo to było efektem początków, że już zaczęliśmy to pewne, raczkowało dzięki pracy, z, powiedzmy, nisza została w pojedynkę. Popyt stworzony troszeczkę, zostało to rozkręcone e, biznesowo, natomiast, żebyśmy się dobrze zrozumieli, odpowiedź na jedno z pytań, które udzielili nam wszyscy ankietowani, zarówno hotelarze, jak i agencje eventowe, i dzięki wynikom odpowiedzi na to pytanie, e, nasz biznes zdecydowanie więcej zaczął zarabiać. Tak, bo. na od dzień. Odkryliście to, co stało się solą tego biznesu, czyli to, co zostawimy sobie na inny odcinek e, podcastu w USB. Gdybyście mieli wypunktować trzy punkty dla każdego z Was, które elementy jako, jako e, kluczowe wskażecie dla studiów MBA, dla wszystkich, no nie wiem, może niezdecydowanych, może tych, którzy nie wiedzą, czy są już, już gotowi. Jak byście przekonali tych, tych drugich siebie, przyszłych siebie do udziału w takich studiach jak MBA? Ja w ogóle jeszcze, jeśli mogę, jedną dygresję. Proszę. Ehm, jak szukałam programu studiów MBA, myślałam, że bo są też MBA tematyczne dla, dla konkretnych branż i były też studia MBA dla hotelarzy. I bardzo długo zastanawiałam się, czy nie zdecydować się, żeby iść w tym kierunku. Ostatecznie z różnych przyczyn wybrałam studia, gdzie poznam ludzi z wielu kierunków i myślę, że to ta różnorodność branż, ta różnorodność doświadczeń i ta możliwość wymiany doświadczeń, cały networking to jest kluczowe według mnie do zdobycia wiedzy do wymiany doświadczeń do zrobienia biznesu docelowo. To jest kluczowe. I jeśli miałabym zachęcić, to, to właśnie tym argumentem. Może krócej powiem. Wiedza, ludzie i przygoda. Ponieważ zacznę od końca. Przygoda, przygoda, która trwa cały czas, że poznaliśmy ludzi, spotykamy się, utrzymujemy relacje. Wiedzę, którą zdobyliśmy, którą też w praktyce stosujemy. No i ludzie. Mhm. Ludzie, którzy są fantastycznymi osobami. Skorzystam, Ola z fragmentu twojej wypowiedzi. Przyjmuję, że zatem studia MBA, czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy, to nie tylko przypomnienie sobie studenckiego życia, taka kuracja odmładzająca, ale przede wszystkim te, te aspekty, o których teraz mówicie, czyli ten komponent wiedzowy, ten związany z możliwością wymiany doświadczeń, budowaniem nowych perspektyw, i tego zaplecza w miękkiej tkance drugich nas samych, ludzi, którzy zmagają się z rzeczywistością, z prawem, jego ograniczeniami, z rynkiem, który się zmienia szybko, mocno, znacząco, i w taki sposób, że tylko osoby, które przyglądają się mu w sposób taki wnikliwy, analizują, są w stanie przegonić, bo to już nawet nie dogonić, ale wyprzedzić ten rynek, odkrywać właśnie nisze, tak jak Szymon, o tym opowiadałeś, i, i e, tworzyć nową e, wartość na rynku, bo e, wasze biznesy nakierowane są na, na zysk ludzi, którzy będą korzystali z nich właśnie, prawda? Słuchajcie, czyli tak, jeśli MBA, to w Toruniu i w Bydgoszczy, zgadzacie się? Fantastyczna przygoda, potwierdzam to, co mówisz. Ja nie żałuję, że byłem na studiach, nie wiem jak ty, Ola? Jak nie żałujesz? To zaskakuje mnie to, co mówisz. Ja myślałem, że te, ten pozytywny aspekt będziesz podnosił, że... Poczekaj, nie skończyliśmy jeszcze wypowiedzi. <grym <grym jest <grym> tak proszę. Sumu. Ja nie żałuję, a ty? Ja też nie żałuję. E, fantastyczny czas, tak jak powiedziałem, fantastyczni ludzie, fantastyczna wiedza, więc zdecydowanie warto. Ja nabrałam też zupełnie innej perspektywy, zupełnie innego spojrzenia na biznes. E, wcześniej patrzyłam... Z punktu widzenia pracownika, no osoby zarządzającej, ale mimo wszystko pracownika, a współpraca z Szymonem i z innymi osobami, z innymi przedsiębiorcami, jeszcze na etapie projektów i teraz prowadząc firmę, prowadząc biznesy wspólnie, dała mi zupełnie inne spektrum, zupełnie inne spojrzenie, pokazała zupełnie inne możliwości. I gdyby nie te studia, gdyby nie ten program i ci ludzie, nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Robiłabym pewnie co innego i nie miałabym pojęcia, że można też tak funkcjonować jak teraz. A mnie cieszy dodatkowo fakt, że dalej pozostajesz naszym wykładowcą Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy. I że Twój warsztat, tak znacząco poszerzony dzięki tym studiom i doświadczenia, które zdobywasz we współpracy z Szymonem, będą w jakiś sposób konwertowane na, na Twoją akademicką. W obecność w naszej uczelni? Jak najbardziej. Ja również staram się z roku na rok poszerzać ten warsztat. Nie tylko poprzez prowadzenie kolejnych nowych przedmiotów, ale też cały czas, mimo że już nie jestem czynnym hotelarzem i nie pracuję w hotelu, ale cały czas mam bardzo ścisły kontakt z czołówką hotelarzy w Polsce. Cały czas też się do, dokształcam, jeżdżę na konferencje, na szkolenia. Prowadzę też szkolenia dla hotelarzy. Dzięki temu y, mam możliwość. Wymiany doświadczeń z, z bieżącym światem hotelarskim, i bardzo chętnie dzielę się tą wiedzą z studentami. Wspaniale, to znaczy, że w zasadzie pozostaje nam życzyć wytrwałości w biznesach, tej otwartości, która sprawi, że zawsze wasze będzie na górze, że będą to dobre biznesy, odpowiedzialne dla, dla rynku, dające spełnienie i satysfakcję wam jako. Ich twórcom, słuchaczom tego podcastu, w zasadzie można życzyć: hej, popatrzcie, jesteście tacy sami, być może jesteście już gotowi do przystąpienia do studiów MBA. Zróbcie to, bo zobaczcie, jak. Pięknie można, uwaga, nie skończyć, a zacząć nowe życie zawodowe. Jak fajnie można zbudować sobie grupę wsparcia, takie, takie zaplecze w know-how, w doświadczeniach innych, po to, żeby budować swoje własne biznesy. Bardzo dziękuję za obecność w tym podcaście. Moimi gośćmi byli Aleksandra Kunowska i Szymon Grudziński. Bardzo dziękuję. W zasadzie chyba możemy umówić się na jeszcze jeden odcinek podcastu. Myślę, że to będzie ten, w którym już po zorganizowaniu spotkania dla wszystkich klubów, studiów MBA w Polsce będziecie mogli dokonać jakichś podsumowań i z perspektywy czasu będziecie mogli opowiedzieć, jak rozwinęły się i wasze biznesy, i biznesy waszych kolegów, koleżanek. To jeszcze powiem, że część ze słuchaczy może być na tym zjeździe. O! Tylko jest warunek. muszę albo studiować... MBA kierunek, albo już skończyć. Jasne, to teraz drodzy słuchacze, wiecie już wszystko. Jeśli to jest coś dla Ciebie, do której mówię, dla Ciebie, do którego mówię, pamiętaj, studia MBA w całej Polsce, zwłaszcza w uczelni, w wyższej szkole.